Rozpoczęliśmy dzisiaj nasz festiwal Campo Bosco w Czerwińsku nad Wisłą. Zjeżdża się młodzież, będzie około 300 młodych osób, także bardzo się cieszymy, że po tym okresie pandemii, po tym takim troszeczkę zamrożeniu, jakoś wracamy do tego naszego normalnego funkcjonowania. I to jest wielka radość, że jesteśmy tutaj, że możemy razem się spotykać, że możemy brać udział w koncertach, w warsztatach, w bardzo ciekawych konferencjach. Też możemy razem się modlić i w ten sposób przybliżać się do Pana Boga.